Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Perskiems, a to kolejny odcinek. Nie dziś, tym razem z Farminga, tylko z Eurotracka, bo było parę komentarzy, żebym wrócił do Eurotracka, więc ta gierka się właśnie pojawia po raz kolejny na moim kanale. Gierkę miałem już w planach dosyć długo nagrać, ale jakoś nigdy nie miałem czasu na nagranie tej gierki. A jak wiecie teraz, no prawdopodobnie do niedzieli nie ma być odcinku z Farminga, to nie chciałem, żeby było po prostu jakiś duży przestój na kanale, więc postanowiłem, że to jest dobry moment, żeby wrzucić właśnie sobie Eurotracka, bo czemu by nie, i w sumie ta gra też była fajnie przyjęta na moim kanale, jak były dwa odcinki pierwsze. Dobra, sobie tu wyjeżdżam. Oj, światło, o dobra, już się zielone zrobiło. Tylko będę właśnie chciał zrobić tą jedną trasę w dzisiejszym odcinku. Dłuższej ja nie chcę robić, bo będę chciał, no nie za szybko jeździć, żeby po prostu zrobić tak 10-minutowy odcinek z tej trasy. Myślę, że tak 100 maksimum to będzie, może 110, jakoś tak. Wyjechałem na chodnik. Żeby, wiecie, po prostu nie był też za krótki odcinek, a przy okazji, żeby nie robić dwóch tras, dwóch zleceń. Bo właśnie chciałem trochę sobie odpocząć od Farminga. A jakby był przestój na kanale, i tak już dwa dni nie było odcinków, bo ja to nagrywam w piątek, wy to zobaczycie w piątek, i więc i tak już dwa dni odcinków nie było, więc czemu by nie nagrać takiego właśnie Eurotraczka sobie na kanał. Ja mam nadzieję, że mi się wszystko nagrywa, bo jak nie, to by byłby przypał. My się kierujemy na Poznań, bo my tu już będziemy skręcać. Tam, gdzie to auto skręca, to my też. Już jesteśmy coraz bliżej. O, widzicie, jest nawet tablica Poznań, ale jakbym jechaliśmy prosto, to byśmy też dojechali. Ja tu trochę się zagapiłem i za późno skręciłem, więc musiałem dosyć szybko hamować, żeby po prostu wyhamować i skręcić. Mój stan konta jest 15 tysięcy i mam w planach zrobić live'a, gdzie właśnie będziemy sobie między innymi też grać w Eurotracka, ale o live jeszcze pomyślimy, bo jak widzicie, internet nie ma szału z internetem na razie, przynajmniej u mnie nie ma zbytnio szału z internetem. Dobra, tu nic nie jedzie, to też to możemy jechać. Mercedesem sobie jedziemy takim, o nie, zgasiłem ją, a chciałem tylko kamerkę zewnętrzną, takim dosyć starszym mi się daje, takim trochę starszym właśnie. No, jeszcze 184 km. I pamiętajcie, żebyście zostawili subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. I wpadajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam, kanał z rokami. Wszystkie linki macie w opisie. A jeśli by ktoś by był ciekawy, jak mam jednostkę centralną, to też jest w opisie. I w trakcie odcinka oczywiście pamiętajcie o hashtagu. Ja tu widzę, że już trochę za szybko pojechałem, bo 111, a tyle właśnie nie chcę jeździć. No ale tą trasę sobie na pewno wykonamy na tym odcineczku. No tak, 100 właśnie będziemy sobie jeździć. Czekajcie, może 11 bieg, żeby... Po prostu nie będę musiał wtedy zbytnio pilnować, żeby tej
tego nie przekroczyć, tego 110. Czekajcie, ile ja tu wyciągnę na 11 biegu. 110 to trochę za szybko. To zmniejszymy sobie na 10 bieg. Ciekawe, ile pojedziemy na 10 biegu. No tak stówkę, no czyli tyle co chcę. Nie no, włączaj na ty, bo te jakieś dziwne dźwięki są, jak on ma wysokie obroty silnika. Więc wolę to sam wtedy pilnować. No tu widzę fotoradar, ale mam wyłączony no te wiecie, te drogowe coś tam, że mandaty się nie dostaje i w ogóle to mam wyłączone właśnie. Albo możemy sobie włączyć, a nie ograniczenie, nie, bo wtedy jeszcze wolniej pojedziemy. O, tu 6 minut już. Tu prawie walnąłem barierkę. No tu widzę, ktoś tu ostro musiał hamować. Mam jeszcze 108-107 km. Także już nie jest dużo, aż tyle. To jest dosyć mało już kilometrów. Czy my tu właśnie będziemy wjeżdżać na autostradę sobie? Ciekawe. Chyba nie. Będzie płatna droga. Także będziemy sobie tu skręcać. Bo chciałem ogólnie zrobić dzisiaj odcinek taki bardziej Januszowy, że wiecie, bez kierunków, szybka prędkość i w ogóle. Ale to może kiedy indziej na odcinek będzie pomysł zostanie. Bo dziś odcinek tak totalnie na spontanie. Dobra. Jedziemy dalej w podróż, ale widzę, że na autostradę też będziemy wjeżdżać. Właśnie pod tej drodze płatnej będziemy właśnie sobie wjeżdżać na autostradę. Wiem, specjalu jeszcze nie było na 100 subskrypcji, ale jeszcze zbytnio pomysłu nie mam. O, za szybko stanąłem. Jeszcze pomysłu na specjal nie mam właśnie. Dobra, już tutaj chyba zdążę wyjechać. No tak myślałem, że zdążę wyjechać. No właśnie, pomysłu na specjal jeszcze nie mam. Ciągle myślę nad nim, ale jeszcze nie mam właśnie pomysłu. Być może, że to będzie właśnie live właśnie jako specjal. Ale nie wiem. Bo live to trochę w sumie trochę ciężko. Bo właśnie internetu nie mam za dobrego, jak już wspomniałem. Dobra, już możemy tu włączyć 11 bieg. Żeby się szybciej rozpędzić. Dobra, już mamy 90. Dobra, taką prędkość zostawimy. Taką prędkość właśnie będę chciał trzymać. Żeby szybciej nie jeździć. Bo tu trochę zajechałem drogę, widzę. Jeszcze 67 km. Więc możemy w sumie na koniec odcinka przygazować trochę. Dobra, tak jak wybije 10 minuta odcinka, to sobie będziemy szaleć. I zaraz 10 już jest minuta. Dobra, teraz możemy szaleć.
Teraz totalnie pomysł mi przyszedł na podczas nagrywania. Tego pomysłu nie miałem. Nie miałem jak zacząłem nagrywać i przed. No to, ale tu widzę, że będę musiał zhamować. Ale widzicie, to już 110. Dobra, pojedziemy sobie boczną. A teraz już puszczę gaz, żeby wyhamować. O, ale mu tu wnet wjechałem na dupę. Dobra. Oczywiście z czwórki będziemy ruszać. Dobra, nic nie jedzie chyba, nie, bo nie widzę dokładnie. Oni tu teraz wolno jadą, bo tylko 40 tu można jechać. Ale jeszcze 36 km mi zostało. Dobra, 11 bieg. Teraz będziemy sobie zjeżdżać z autostrady. Może na inną, może nie. Nie wiem, jak to tam będzie. A po co ja włączyłem teraz kierunek? Dobra, my sobie idziemy na prawo. Dobra, nic nie idzie, to można wyjechać. O, tam znak strąciłem trochę, lekko. Ale trzyma się drogi, nie wypadł, tylko się lekko pochylił, także jest dobrze. Teraz trzeba przygazować znowu, od początku się rozpędzać. Bo już jesteśmy blisko Poznania i myślę, że to jest odpowiedni moment na hashtag, a hashtag to może być, poczekajcie, muszę pomyśleć. Czekajcie. O, powrót do ETS-a. Jak napiszecie ten hashtag, to możecie otrzymać ode mnie serduszko tylko pod jednym warunkiem, że subskrybujecie mój kanał. W sumie pod dwóch warunków, bo musicie mieć subskrypcje publiczne i mój kanał subskrybować. Czekajcie, ja przejechałem czy nie? A, przejechałem, także jedziemy dalej. Chyba na zielone było, bo oni też już jadą. A tu jeszcze 10 km przed nami tylko. Że dojechaliśmy bez żadnego wypadku na miejsce, dojechaliśmy, także powtarzam, hashtag ETS, powrót do ETS-a, tak jest hashtag. Widzę, że tu rondo będzie, czekajcie, sobie tu przygazuję, żeby go wyminąć. O, tu przy okazji jeszcze światła kolejne. O, już idziemy. No jedź. Trąbnąłem na niego. Pewnie właśnie nie było tego słychać, bo ja też to ledwo słyszałem, bo mam po prostu cicho dźwięki, żeby mnie było dobrze słychać. A my tu już sobie dojeżdżamy na plac. Dobra, już tu jesteśmy. I właśnie dojechaliśmy. Dobra, weźmiemy już enter. Dobra, doskonale. O, widzę, że 14-15 minut odcineczka wnet. I właśnie wbiłem czwarty poziom. Także co, mordeczki. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka.